zaraz będziemy ustawiać audio. Zaraz będziemy ustawiać audio, bo nie działa. Znaczy działa, tylko już widzę, że mikrofon robi dziwne rzeczy. Ciekawe to ogólnie. W momencie... Dobra, teraz będzie dobrze. W momencie, kiedy otwarłem streama, powiedziałem, a teraz będziemy ustawiać audio. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Wiedziałem. Czy już jest dobrze? Jest dobrze, okej. Okay. Ogólnie nawiedzają mnie dzisiaj problemy techniczne. Lostar już się uruchamia, więc na spokojnie. Nie wiem, co się stało. Oczywiście, jak zawsze w takich sytuacjach obwiniam Microsoft. Dostałem update do Windowsa i moje audio, konkretnie mój mikrofon, zboostowało do takiego kurwa stopnia, że we wszystkich wskaźnikach wypierdoliło skalę, a na interfejsie audio, na preampie musiałem troszeczkę skręcić gałki, bo... A to nawet nie był problem, Witold. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mi tak bardzo zboostowało, podbiło mikrofon. Bo zazwyczaj miałem go bardzo cicho. Znaczy musiałem go popodkręcać, tam musiałem wszystkie rzeczy popodkręcać, które tylko mogłem, żeby on jakoś dobrze działał. A teraz Microsoft zrobił tak, że w sumie dostałem nagle, kurde, nie wiem, kilka voltów więcej do mika. To było takie trochę nieoczekiwane z ich strony. Niemniej jednak właśnie przez to, że to było takie nieoczekiwane. Ostatnim razem, jak odpaliłem streama, właśnie na dobrych streamach odpalałem się we wtorek, było mi bardzo ciężko w ogóle to audio jakoś znormalizować. Teraz może być tak, że ogólnie w ogóle gra będzie za głośna i tak dalej, i tak dalej. Słyszę, że coś tu gra w tle. A nie, dobra, to menu do Starka. Także będziecie mi musieli troszeczkę pomóc. Gdyby coś było za głośno, gdyby coś było za cicho, musicie mi powiedzieć, bo ja nie mogę dojść do ładu z tym gównem od kilku dni, ale idziemy na arkę. Czy jestem w dobrym miejscu jeszcze? Dobre, to jest pytanie. Nieważne. W każdym razie dobiłem 1040 item level. Zrobiłem sobie lansierkę, którą będę musiał wyekspić szybciutko, bo chcę na niej użyć tego pasa. Ale muszę ją wbić na 70 level, a nie mam power passa, więc co robimy? Albo muszę skończyć Phaeton moją główną postacią i wbić power passa w lansierkę, albo muszę ją po prostu wyekspić. Kuszące, dziwne, nie wiem. A wiesz, próbuję sobie na zapas, ale mam jednego paladyna, jedną power passowaną sorcererkę, której żałuję, bo jednak to nie jest klasa dla mnie. Poza tym Quentel gra z orką i tak trochę jak gramy razem, to w sumie dobrze, tylko paladyna mam, się jakoś uzupełniamy, ale sorcerka to tak, nie wiem. Zrobiłem tą właśnie lansierkę, którą planuję zrobić w następnym tym rzucie i nie wiem, co tam jeszcze. Coś jeszcze wymyślę, co będziemy robić następne. Czekam teraz na tego Destroyera, który ma być w następnym tym. Jakimś tam większym update'cie. Dobrze. Jesteśmy dalej w Jorn i w zasadzie co ja tutaj robiłem, co tu się dzieje? Coś tu się nie sprzedało. O! Lodestone z gildii, dobrze. To znaczy, że trzeba nowe rzeczy wrzucić na ten. Guild task. Yeah, boy. Zrobimy tak, weekly taski. Researcher nie mamy chyba za bardzo na research. Ile mamy bloodstone'ów? 15 tysięcy. Trzeba będzie zrobić jeszcze jakieś taski, żeby to miało sens. Gathering, hunting. Collect guinea coins. Może nie być proste. Cop quest, find guinea coins. Capture buoys. Będziemy zbierać bojki. To, co ty wrzuciłeś na memy z tą laską, co... Czekaj, co ta laska zrobiła w zasadzie? Intelligence test. Czekaj, zobaczmy to razem.
discovered undercrafts. Definitely. I want to do a real world. Gdzie to się przycisza, kurwa? Nie mogę tego przyciszyć. Nie wiem, czy to nie będzie za głośno, mam nadzieję, że nie. Association game. I'm going to tell you five words, then you need to say out loud the opposite of that word in order. Click the link at the end for your results once completed. Ready? Always staying, take Aha. me down. Never going give you up. You up. Is that it? Wait, do I click this link? A few moments later. Is this my results? Tak, Rickroll. Oblała. O wilku mowa. Przyszła i kwenta. Dobra, bierzemy nowe questy gildiowe. Piękny prank, by the way, naprawdę doceniam. Zróbmy tak. Zbieranie bojek. Cześć, paranoja. Hej, hakerku, cześć, witajcie. Weźmiemy tak, weźmiemy... Był gathering ostatnio, więc weźmiemy tym razem hunting i weźmiemy bojki. I są dwa questy wzięte, dobra. Gilda prawie na piątym poziomie, podoba mi się. Zwłaszcza, że mało ludzi już teraz gra, ale i tak jakoś wciąż to pchamy do przodu. Widzę właśnie, że kurde coś... Nie bardzo słychać tą grę. Nie wiem, jak to z tym audio będzie. What the fuck, samiec! Wow, teraz będzie 5 alertów, dziękuję bardzo. Widzów nic nie robiłem. Weźmiemy bojki na trzeci. zaszalał. Super. Dziękuję. And... Okej. Okay. Zaczniemy od... Dzięki bardzo, dzięki Samiec jeszcze raz, super. Może nawet z Twitcha dostanę wypłatę niedługo, nie wiem ile tam się już zbierało. Zaczniemy od zrobienia na szybko abisali. Jornowych tutaj. Otóż... Amazon... Przy współpracy ze Smilegate'em, swojej nieskończonej mądrości... Odcięli. Znaczy, to jest w sumie chyba dobra zmiana, nie? Bo walczą teraz z botami i zrobili taki patent, że żeby farmić abisale, jak widzicie, tutaj jest taki wykrzyknik na złocie. Nie można teraz z tych pierwszych abisali dostać kasy, bo jesteście zbyt OP po prostu. Można dostać kasę tylko z abisali na waszym danym levelu, przydziale, ale tego za to leci więcej tej kasy, więc tutaj chyba po 100 golda coś mówili za dungeon jest, więc w sumie nawet idzie zarobić, bo tak byśmy dostali 40-80, no nie, trochę mniej jednak, bo tak dostajemy 200, a tak by było z 250-240. Nie, hakerku, tak nie zawsze było, bo jeszcze nie dalej jak tydzień temu farmiłem wszystkie dungeony i dostawałem za to pieniążki. Po 40 chyba z każdego dungeona, nawet z tych najniższych. I generalnie goście to wykorzystywali, boty to wykorzystywały i po prostu latali przez te dungeony, farmiąc to niemiłosiernie. Miałeś limit zawsze. Miałeś limit zawsze, że weekly gold limit był 0/6, ale poza tym normalnie się dostawało kasę z tych dungeonów, nawet tych niższo-levelowych. Więc jeszcze nie, ale jak tydzień temu robiłem wszystkie, bo z każdego było złoto.
Ten patch chyba, nawet to sprawdzę. Czekajcie, zrobimy sobie szybki Lost Ark Patch Notes. Czy to było dzisiaj? 20 kwietnia, nie, to było 8 dni temu jednak. To był ten duży patch, a ja bym chciał zobaczyć dzisiejszy patch, dzisiejsze te. Week update, 4.28, to chyba będzie to? Additional fixes. Fix an issue. Gdzieś to było. Choose a character. Coś z ekspresem jeszcze porobili dzisiaj. Jakieś zmiany były do ekspresa. W każdym razie polecam te notki poczytać. Replaces gold reward from various early world and stronghold quests with a variety of new rewards. To wiem. Updated expiration gate of claim fate on power pass to reflect the correct date. Okay. In addition, player may notice the end days of certain events. To też wiem. W każdym razie no, pozmieniane to jest w tym. Dobra, zróbmy na szybko ten Ark of Arrogance i ten drugi. Czy jestem w supportowym buildzie? Jestem w supportowym buildzie. Pójdziemy, machniemy, zarobimy trochę kasy, bo jednak teraz już nie bardzo jest jak zarabiać złoto, więc to jest dobra metoda, żeby robić jednak te rajdy codziennie. Znaczy rajdy, no... Abysy. Więc machniemy raz, dwa. Let's go! Aj, nie tu. Kurwa. Od razu poszedłem w złą stronę. Zaczyna się nieźle. Never gonna give you up. Ała, ała. A dlaczego jest nas tylko dwójka? Gdzie jest reszta? Chodźcie tu, typy. Trzech ciastków! Yo, motherfucker! Witam! Jestcie trzech, zajebiście. Ktoś by dał rady zrobić panu ciastkowi shoutout, czy tak nie bardzo? Bo mam ręce pełne roboty. Może nie do końca, ale... Nie, dziękuję. O cię chuj. Lepsze trzy ciastka niż jedno, to zależy, czy chcesz cukrzycę. Cześć, mamy dwóch paladynów? O kurwa. Zrobimy tak, boom. Nawet trzeba to powinien zadziałać. Pan Ciastek ostatnio ogrywał Dune Spice Wars i to było fajne. I zachęcił mnie i kupiłem sobie Dune Spice Wars w zasadzie. Cześć, co ten koleś robił? Tu coś trzeba było... What? Trzeba było... Aaaa, zginę! Znaczy zginę, dostanę po głowie. Sam spuścił? Ale gdzie puścił? Aha, kurwa, mi się czat tak szybko przewinął. Sorry, nie, no. Po prostu... Samiec puścił shout... A, fuck. Samiec puścił shoutouta, napisaliście kilka wiadomości i ja już tego shoutouta nie zauważyłem, także... obwiniam moją opieszałość tutaj. I ja pierdolę. Co ja zrobiłem? No, ja nie mam czasu patrzeć na czat. Właśnie zginęło całe party poza jednym gościem. Co? Ja tylko napisałem ha, ha, ha. Chyba, że babów sobie poradzi. Nie, nie poradzi sobie. Znaczy, czat się robi za mało widoczny, to prawda. W zasadzie. Zastanawiam się, nie wiem, kurde, może sobie kiedyś włączę ten. Slow chat sobie uruchomię. Albo, no, bo ja mam go niby tutaj, na tym drugim monitorze. I mam go zaraz w zasadzie obok screena, którego gram, ale tak czasem nawet ciężko mi ten. Ten czat bym sobie musiał wyświetlić gdzieś, kurwa, tutaj obok kamery, może to by coś to by dało radę. Come on, przecież nie wy... I was writing in guild...
Jeden gościu umarł, nie widzicie tego czatu, bo wam kamera zasłania. Nie wiem, czy się nie przesunąć gdzieś, ale jeden umarł, bo pisał coś na gildiowym. Ja umarłem, bo zwarzywiłem. Trzeci gościu tylko napisał he, he, he. Wygląda na to, że gościu sobie poradzi sam. W sumie. To jest paladyn bitewny. On ma build do wpierdolu? Nie, on ma podobny build do mnie. Muszę poświeżyć tą mechanikę tej karuzeli tutaj. Ja myślę, że motyw, że ja znam tą taktykę, tylko po prostu... Fuck? Dawaj! Już niewiele! No, może umie grać. Znaczy... Patrząc po skillach, które ma wzięte... Ma dokładnie wzięte to samo, co ja. Więc... Aha. I nie trafił. Nie, dobra, gościu ma. Nie pamiętam, jaki tutaj drugi boss jest. Bo mi się te dwa dungeony mieszają. Znam wszystkie cztery bossy, ale nie pamiętam, kto jest na którym dungeonie. Tutaj chyba jest ten łatwiejszy boss. O kurwa, wjechał prosto w tą czerwień. Dobra. Przynajmniej gościu nie będzie miał drugiej karuzeli, więc easy. Chociaż drugiej karuzeli też by pewnie by mógł ogarnąć drugą karuzelę i po prostu zrobić solo tego bossa, nie? Nie ma problemu. Chodon! Never gonna give you up. I'm considering giving this up. Nie. Odleciał jakiś typ. Dobra. Let's go. Który to był boss? To była ta puta, co tutaj się stawała w rogach? Nie, to chyba nie był jeszcze ten. Właś, kurwa, do tego kwadratu, bo się tu zaciągnę siłą za chwilę. Tak, to puta de mierde. No i stan. Could you fucking not? Velcruz's power is increasing. Use the golden energy. If we absorb it, we'll be able to obstruct him. No, no, no. Fuck. That was close. Chyba jest okej. Nie jest. Ktoś zawalił. Ej, ja swoje zrobiłem.
On chyba myślał, że to ja spierdoliłem. Noobs everywhere, I swear. This child. I don't care about your child. To nie da się trafić czerwonym teraz. No. Złotko. Big dick, big dick, big dick. Dawaj, 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 dawaj. Yeah, boy. Nie! Co on kurwa robi? Wczoraj na Guardianie tak miałem koleś twardo, że jesteśmy nubami, że chcę wyjść z party, na końcu się udało, że nie miałem VP. Lol. A was smok, co? Gość nie dość, że pisze w języku, którego nie rozumiem, to jeszcze kurwa totalnie nie ogarnia taktyki. Fuck off. Tutaj nawet nie chodzi o to, żeby duży damage na niej zrobić, tu chodzi o to, żeby zrobić tą taktykę chociaż raz dobrze, reszta party sobie da rady. Come on! Chyba jej tego nie zbijecie, tak mi się coś wydaje. I'm surprised. Use the golden energy. I'm using my golden energy. Wezmę nawet więcej. Ktoś spierdolił znowu. Widzę, że ktoś spieprzył. Cześć, kocik! Beata. Pojebnie. Coś mi się zaraz wydaje, że poleci kick na kogoś, nie? Goło. Co? Don't all bot. Co? Like, what? Jestem chętny wytłumaczyć komuś, jak to się robi. Nice, widzieliście, jaki counter zrobiłem? Widzieliście? Umiecie tak? Umiecie. Wiem, że umiecie. Mi się to zdarza tylko raz na ruski rok. No to jest proste. Najpierw złote kulki łapiesz, potem rozwalasz czerwone, jasne. Pamiętam, nie? Znaczy ja taktykę tu znam. Tutaj, bo już zrobiłem to, nie? Tylko... Ewidentnie ktoś nie wie, ale najgorsze jest to, że się nie chcą przyznać, nie? Że ja rozumiem, ja nie rozumiem taktyki, nie? Hej, help me. Ja to wszystko kurwa kumam. Jak znowu dostaniemy strzała tu. Fuck this, fuck this. W Agri 3. Ja, jakiś bot tam był. Czuję to, że był jakiś idiota. Wiesz co? To się da zrobić we trójkę nawet.
Może być tak, że jeden jest idiotą i da się to zrobić we trójkę, ale żeby to zrobić we trójkę, trzeba naprawdę ogarniać, co się dzieje. Więc spróbujmy jeszcze raz. Jeden nie może, nie ma chuja Betlak, żeby jeden to zrobił. Nie ma takiej możliwości. Przetestowane. Na dwóch może. Może na dwóch. I na pewno nie moją klasą. Ja paladynem bym nie dał rady. Potrzebna jest klasa, która zapierdala, to może dałoby się to zrobić we dwóch. Lancierka może by to dała zrobić, ona ma dosyć takie skoki mocne. W sumie większość tych martial artystów się dosyć szybko przemieszcza, więc oni by to mogli zrobić. A, że nawet jeden nie może dojść do bossa, sorry, kurwa. Nie, no dobra, okej, to była moja misinterpretacja tego wszystkiego. Ale tak, nie może dojść nawet jedna. Także mówię, no według większości poradników, które piszą, jak wystarczą trzy ogarniające osoby, żeby to zrobić. Ale na większości inst, które byłem, na większości prób, które tutaj robiłem, była potrzebna czwórka jednak. Pewnie teraz zginę znowu na karuzeli. Najgorszy jest motyw, że ja rozumiem, co tu się dzieje. Ja ogarniam tą taktykę tej karuzeli. Ale zawsze coś zważywię. Uwielbiam tego paladyna. Czyta książki w środku walki. Oho, nie zesraj się. Aha, absorb. Ła! Wpyte. On mi nawet nie robi nic. Zostanę w środku, w tym frontal cone nie stoję, nic mi się nie dzieje. To jest okej w miarę. Oho. I am always careful. Aha, maybe not this time. No ty pierdol się. Haha. You missed. Jak sorka nie trafiła właśnie fireballem. Ja bym się wkurwił. Nie, no koleś, uspokój się. Czy muszę potiona wypić na wszelki wypadek może? Lepiej było teraz dostać dzwona. Oje, chcesz tego, chcesz tego. Nie, wiesz co, nie, ja jestem over. Tutaj większość ludzi była overgear i tak ginęła, nawet po jednej kulce. Wiesz, nie wiem jak dużego boosta jej daje ta jedna kulka, szczerze mówiąc. Fuck! Shield! Okej. Okay. Dostał stagger. Ktoś tu typa nie oszczędza, widzę. Ja pierniczę. Co? Co? The fuck? Zostaw mnie! Stan! Odstanuj mnie! To był najbardziej chamski... Jakby nie to, że mam gear wydupcony w kosmos, to by mnie tu ładnie pozamiatał teraz. Luxbear, my również witamy uprzejmie. Jak mnie wcięło w ogóle w ten róg tam? Co on klika? Kto co robi? Aha, dobra, już nie żyją wszyscy, prawie. Okay. Skin is on cooldown! Nie wierzę, oni tańczą wciąż.
Dobra. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Wezmę w ten sam róg. Czy jestem otwartym człowiekiem, czy niechętnie o sobie opowiadam? Jestem bardzo otwartym człowiekiem, czasami za bardzo. Ale też nie o wszystkim opowiadam. Zależy, na ile mi się wydaje, mogę sobie pozwolić. Fuck. Zostaw mnie. Teraz prosto w te bumerangi. Aj, zwiała. Miałbyś parę pytanek. Czy zawsze mieszkałeś w Anglii, czy z Polski wyjechałeś do Anglii? Wyjechałem z Polski do Anglii. W Polsce mieszkałem przez 20 parę lat swojego życia. Potem pojawiła się okazja, więc wyjechałem. Ach, nadarzyła się okazja. Bądź też nadarzyła się sposobność. No i absorb. Are you fucking kidding me? I się zastanawiam, czemu się ona jeszcze nie odpaliła w zasadzie. Use the golden energy. I'm using the golden energy, sir. Gip. Ja swoje ubiłem. Zobaczymy, co teraz będzie. Chyba jest git. Yeah, boy! Kurw, teraz dostałem strzała. Nie wierzę. Oni tańczą wciąż. I tak to jest, jak jest zrobione poprawnie. Tak to ma wyglądać. Ojej, i znowu te bumerangi zasrane. Come to me. Może ja nie chcę? Weszło. Jak się wypięła? O, i umarła. Smutne. Coś tu powpadało. Ja pierdolę. Uwielbiam to. Czy ja to chcę? Do you want to open Scar Abyss chest? Koszt 40 golda. Czy ja tych rzeczy potrzebuję, nie? Czyli za 40 golda. To jest jednak sporo. Ale wciąż muszę expić gear, więc weźmiemy. Okej. Okay. Escape. I na co patrzyłeś, wyjeżdżając do Anglii? Na co patrzyłem? No w pierwszej, oczywiście, plus był taki mojej sytuacji, że jak ja tutaj przyjeżdżałem, to moja druga połówka już tu była i wynajęła konto do mieszkania, więc to było okej, to już było, że tak powiem, zaklepane. Ja pierwsze, co zrobiłem, to już przyjechałem na taki etap, że musiałem znaleźć pracę od razu, nie? Żeby się dokładać do czynszu i tak dalej. Potem już się samo potoczyło. Więc zrobiłem, pierwsze co to poszedłem dostać ten tak zwany National Insurance Number, to jest najważniejsze w UK, numer ubezpieczenia, to tutaj jest jak PESEL w zasadzie. No i po dostaniu tego napisałem CV i zacząłem szukać roboty, no. Plus oczywiście takie pierdoły jak konto w banku, ogarnięcie sobie jakiejś komórki, jakiegoś numeru. A potem to już jakoś poszło, tylko... Na kurs walut też. To był
W sumie też było to fajne było, nie? Jak się dostało te parę funtów chociaż do ręki i wiedziałeś, że funt jest, nie wiem, po 6,50. Gdzie te czasy? Ale od razu ostrzegam, że to było wtedy, kiedy ja przyjechałem. Teraz jest przejebane. Ponieważ imigranci z Polski, w ogóle z Europy, mają tak zwany system punktowy. Żeby w ogóle się tutaj dostać, musisz dostać wizę pracowniczą. Nie jest to proste, kosztuje to pieniądze i kryteria są popierdolone też, więc trzeba mieć to na uwadze, że już nie jest tak prosto sobie po prostu przyjechać do Wielkiej Brytanii, osiedlić się i znaleźć pracę. Sprawy się troszeczkę pokomplikowały, a wiem to, bo mój kumpel teraz siedzi w Szkocji i próbuje właśnie ugarnąć ten system, to powiedział, że po kilku miesiącach mieszkania tutaj będzie teraz wracał do Polski, żeby coś tam jeszcze właśnie pozałatwiać, bo łatwiej mu będzie to zrobić z Polski czy coś takiego. Nie wiem, był jakiś, jakoś mi to tłumaczył, ale nie jest łatwo. Więc wyjazd do UK jest teraz, wciąż powiedziałbym, no opłacalny wciąż, tylko naprawdę trzeba się troszeczkę napocić, żeby to pykło. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj dostałem. Są rzeczy... Blessed Aura plus 2, Drops of Ether plus 1, czekajcie, pokażcie mi, bo ja mam tak rozdupcone engravingi teraz, mam aurę, mam overpowered plus 3, a awakening w ogóle mi spadł, nie, to nie może tak wyglądać. Paladin, Blessed Aura engraving, o, nice, ale ja już mam to, nie mam, dobrze, bierz to, a to? Nie. Dobra, dostałem trochę tego, dostałem to, właśnie, czy ja chcę... Ile ja chcę tych Guardian Stone'ów? Zaraz się tym zajmiemy w zasadzie. No i wypadłem kolejne 7 Artisan Fate'ów. Znowu, tak, plus 2. Plus 1 Fortitude, plus 1. Średnio. Parę dobrych lat, no masz czas. Jeszcze się dużo może pozmieniać do tego czasu, bardzo dużo. O, i to by na przykład można wziąć Judgment plus, ale na co mnie Judgment jest potrzebny? Co ja potrzebuję mieć Awakening, Blessed Aurę i potrzebuję mieć na przykład Divine Protection. Ale nie do końca, to jest obsrane, posiusiane mam te engravingi. Gdzieś 100% te mi wypadły. Divine Protection. Żeby to wymienić. I chuj, Move Speed Reduction. Ale dobra, spokojnie. Na spokojnie. Cześć Jack. Siema. Siema marynarzu. Move Speed, Divine, to jest allowed attack, Judgment. Mógłbym na przykład tak zrobić. Ale na co mnie to tak naprawdę? W sensie... No jest ten, którego powinien dostać, ale... Dupa. Dupa kalesony. Nie. Jakieś pierścionki może? Enhanced shield. This is good. Nie wygląda to za dobrze, muszę przyznać. Judgment plus 2. Mógłbym na przykład zrobić tak. Wiem, że Judgment mi się średnio potrzebuje, ale zrzuciłem trochę z tego Attack Power Reduction. Plus mam dosyć dobry ring tam. Więc to by było niezłe. Tu próbowałem sprzedać miecz, nie sprzedał się. Okej. Okay. Mam też kamyki. Broken Bone. Awakening. Yes, please. Teraz będziemy robić tego. Można też to spróbować w zasadzie. Tylko wtedy mi Awakening spadał 6. Więc praktycznie mi spada do zera. Resztę tego można w zasadzie rozpiżyć. Albo posprzedać. Teraz jak są problemy z uzyskiwaniem golda w zasadzie. Gdzie moje Chamkuri? Podjedziemy sobie do typa od kamyków. Który to był?
ten. Right Captain. Patrzcie, jak koncertowo to spierdolę. Ha! Dobrze się zaczyna. Fuck you. Dobry kamień. Awakening plus 6, Ride Captain plus 5, Move Speed Reduction minus 3. Jak to wygląda? Dobrze to wygląda. Z tym, że... Niedobrze, bo jak wrzucę ten kamień, to znowu ten Move Speed Reduction mnie tutaj rucha. God, I hate this. Nie wiem, mógłbym próbować sprzedać tą biżuterię. Quentin mi mówiła, że się sprzedają te rzeczy, że można próbować, więc będę sobie tutaj grzecznym ludzikiem i spróbujemy trochę sprzedać tego. Będziemy sprzedawali jakieś tam neklesy, takie te lepsze rzeczy. Tu mamy ring, który ma 95. I mean, come on, wystawimy go za 6 sztuk złota. Tu mamy kolczyki 84, tu mamy, o, kolczyk 96. Te 6 sztuk złota. Nie chcę market value, ja wiem mniej więcej, ile one kosztują. I nie jest to dużo. Ale wiecie, zawsze tu 6, tam 5, tu 3. Czy nie, za 3 to nie warto, bo i tak jeden kosztuje nas wystawienie czegokolwiek. Więc nie. To nie warto. To by można. 1, 5 może. O! Judgment, Precise Dagger. Coś jeszcze może? Ten wygląda nieźle. Ma grudge. Ludzie lubią grudge. Dobra, resztę można wypieprzyć. Więc dismantle time. Czy ja jeżdżę na lamie? To jest Chamkuri. To jest... tak, to jest lama. To jest lamo... Lamo... Co to jest? Lamo... Nie mylić z Lamborghini. Lamo kurczak. Tak. To jest widzisz, to ma kurze nóżki. Jest taki... Ma skrzydełka też. Więc to jest... lamo kogut. Alpako kogut. To jest coś. Anyway. Potrzebuję tego typa. Yo. Honing time. Nie. Lamo kura. Spalone. Pewnie, że spalone. Dobra, otwieramy w takim razie przepastne worki. Trzeba trochę Guardian Stone'ów wygrzebać. Próba numer 2. Cześć, Lernon. Powalony. O, weszło na poziom 12. Gacie. Na pewno nie wejdzie. To, że mam 50%... Oh, you have new mail. Czyli coś się sprzedało. Upgrade. 70%. Przepraszam, mam 70%, żeby zrobić ten honing. I przy 70% palę go. Co? Otwórzmy wszystkie 8 tych worków, bo to nawet nie widzę, żeby była inna opcja. Więc... Okej, wszystko na 12. Teraz jedziemy. Musimy wszystko dojebać do 15. Taki jest plan. Nie mam lipstone'ów. Okej, fajnie, akceptuję to. Potrzebuję, żeby jeszcze mój kot do mnie przemówił. Mam trochę burdel w storage'u, nie będę kłamał, że nie.
Tak, to są tradable, czyli te idą tutaj. Te nie, oczywiście. Te też nie. Untradable, untradable. Wszystko jest kurwa untradable. To jeszcze można gdzieś tu wrzucić. Muszę z tymi książkami muszę zrobić porządek, bo one nie są dla mnie w większości. To mam coś dla barda nawet. Ty, to można sprzedać w zasadzie. Nie będę robił barda raczej. Wiesz, jednego healera mam. Zobaczmy, po ile to chodzi. W sensie... Taka książka... ta fuck? Nie mogę. A jest tradable przecież. Czyli co, książek nie wolno? Chyba, że to na markecie? Tutaj? A tutaj. Tylko po ile to jest? A! Average day prices 7, recent prices, lowest prices. I see. Enterprise 4? Zobaczmy, coś tu się sprzedało. Ring się sprzedał, 6 golda. Boom. Spoko. Jeszcze sprzedamy ten pyłek, idziemy na drugiego Abyssala. Na drugim Abyssalu, alu. Wait, czy ja to? Nie, wyjebane w to mam, naprawdę, nie kupuję tych kamyków nawet od tego gościa. Po prostu ich nie kupuję. Drugi Abyssal też jest fajny i ciekawy, moim zdaniem. Bossy są dosyć łatwe. Pierwszy boss, trzeba patrzeć na... Dostaje się kulki nad głową. Jak się dostaje 3, to się wybucha energią, więc trzeba biegać i nie wpadać na swoich kolegów, jak się ma debuff, bo można ich uszkodzić. A drugi boss ma... Jest taki motyw, że on się odpala na środku, trzyma jakiegoś orba w ręce, w jakimś tam konkretnym kolorze i robi dwa swoje klony. I jeden klon ma skrzydełka w białym kolorze, drugi ma skrzydełka w czerwonym kolorze. I w zależności od tego, jakiego orba trzyma, bo na środku takiego klona trzeba bić. Oho, widzę, że dwóch paladynów się rzuciło. Gość jest ubrany w coś. I think he is... Nie, chyba kupił skórkę, to nie jest jego gear. Chociaż... Czemu ja to zrobiłem? Raz tutaj miałem dziwne party, chociaż nie tutaj, to było jeszcze w Rohendel. Dwóch paladynów, bard i gunlancer. Czyli tank i trzech healerów. Walka trwała kurwa długo, ale... Było... Ha! Gdzieś jaka kontra? Ale ludzie nie umierali, tyle wam powiem. Nawet achieve dostałem za to skontrowanie. Aaaa! Fuck you, smoku. Znaczy, wiwerno. Typie? Co, ja nie dostaję tego debuffa dzisiaj? Dzisiaj jest dzień bez debuffów dla Foxa? Co do kurdy. I spaliłem skilla. O, jest, dostałem debuff. Boom. Au. Tutaj nie zginiemy. Przy dwóch paladynach nie ma szans. Przynajmniej nie od obrażeń. A tutaj jakichś tam mechaników wipowania nie ma za bardzo, więc powinno być... No kurw. Powinno być w miarę okej. You can suck my dick. Have you check your butthole? Skid up on a butthole.
Nie chcę. Umarłbyś już. No i spaliłem skilla, ale umarł. Gość skutecznie, kategorycznie, jednoznacznie odwalił kitę. Jaki tu jest drugi boss? O nie, już powiedziałem, to ten ze skrzydełkami. Nie, ten paladyn jest wykoksany w trzy dupy. Nie mam wątpliwości. Retro, to fajnie. Uwielbiam te achievementy. Jak myślicie, moi drodzy? Czy będzie dzisiaj live do Star Citizen? Nie, nie będzie. Robię kolejnego patcha na PTU. Bo skończyły mi się literki w alfabecie, więc teraz już patcha AA robią. Wspominam o tym tylko dlatego, że jutro chciałem grać w SC na live. Nie na PTU, chciałem zrobić SC, streama z SC na live'ie. Ale wygląda na to, że live'a nie dostaniemy. Przynajmniej nie wierzę w cuda, żeby zrobili jutro live release. Więc... nie będzie na pewno. Więc myślę, że będę zmieniał grę, bo ja naprawdę nie mam ochoty wchodzić na to PTU. No, też tak myślę, że nie będzie. No, w sensie... nawet jeżeli dzisiaj wypchnęli tego patcha AA i nawet jeżeli rozwiążą wszystkie problemy z tym buildem, patrz, jutro będzie AB, rozumiesz? Ciekawe, czy dojdziemy do B. Na przykład BA, BB, BB, B. Dobra, just die. W sensie tych 7 dzielnych devów, którzy jeszcze zostali, robią tą grę. Bo przecież pozostałych 485 robi, kurwa, Squadron. Zabawne, że jak na grę, którą robi ponad 400 devów już w tej chwili, przynajmniej według CIG, nie widzimy absolutnie nic. O kurwa, biały. Tego białego! Fuck you! Ogólnie już ponad 1000 ich jest. Nie no, postęp prac nad obiema grami zdaje się to potwierdzać jak najbardziej. Ale naprawdę, przysięgam i mówię to już teraz i jest dowód na wideo. Jeżeli oni nie wypuszczą Squadronu w tym roku, to oficjalnie zaczynam kurwa mówić, że cały ten projekt to jest jakiś jebany scam. To jest jakieś pranie brudnych pieniędzy, bo ja nie rozumiem, w jaki sposób 1000 devów, nawet jeżeli oczywiście nie wszyscy są koderami, mamy art team, mamy marketing team, mamy wszystko, ale nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem w stanie zrozumieć, jak ta firma tak ogromna, z takim kapitałem, z takim potencjałem, z takim zapleczem, nie jest w stanie wyprodukować jednej kurwa gry single player przez... ile już lat? No ile? Niedługo będziemy do dekady dobijać. Fuck this. Fuck you, CIG. O, dwa słowa, Chris Roberts. To ja też mam dwa słowa. Musi odejść. Najwidoczniej historia nas niczego nie nauczyła. Wszystko, czego Chris Roberts dotknie, zamienia się w gówno. Fuck, kto, jak on trzyma? Czerwoną, gdzie jest czerwony? Dobra, leży. Nie zabiliście go. Przecież zniknął. What?
Nie, chyba zabili złego. Poszliśmy bić czerwonego, ale najpierw zginął biały. Ja się nie dziwię, że ludzie pójdą za lepiej płatną pracą. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Teraz weekend długi idzie, to będę poprawiał trochę swoje CV, bo... Mam podobne myśli. Gdzie jest... Nie! Da białego! Oh, we're so fucking dead. We're so fucking dead. Teraz nie zdążyłem, bo myk polega na tym, że się zabija gościa i on zostawia taką plamę na ziemi. I do tego trzeba wejść. Teraz po prostu zabiliśmy go, tylko zeszło bardzo długo i ja nie zdążyłem wbiec do tej, do tego którego. Tak, to dobry cytat. To jest cytat, cytat, który sam jest dodał w tym momencie, idealnie obrazuje granie w Lost Ark z randomami. Chociaż to też nie jest do końca sprawiedliwe, bo nawet jeżeli się jest w... To mówię z doświadczenia, jako ktoś, kto kupę lat grał w WoWa. Co on tam świeci? Czerwony świeci. Die, you fucker! What? Ha, 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 ha. Widzicie? Jako ktoś, kto grał kupę lat w WoWa, to, że jest się w jednej gildii i wspólnie na czacie głosowym, zupełnie nie oznacza, nie oznacza wcale, że idzie na dungeonie lepiej. Zulu Czaka! Cześć, dobry wieczór. Dzień dobry, no dzień dobry. Lubię powidła śliwkowe, zwłaszcza lubię. The shield what? Co do Starfield, ja... Starfield to jest dosyć ciekawy eksperyment społeczny dla mnie. Bo niby to jest Bethesda i niby to jest Todd Howard, ale to jest Bethesda i Todd Howard, który jest w posiadaniu Microsoftu. Dosłownie. Todd Howard is Microsoft's bitch. Jest suką Billa Gatesa, więc zobaczymy, co z tego kurwa wyjdzie. Fuck off! Gdzie jesteś? Fuck! Nie płacz, kiedy ci wjadę? Dobra, leżysz, kwiczysz. Leżysz pan i robisz pod siebie. Nie! Akurat teraz musiałem tam iść. No przecież zdychaj, śmieciu jerychoński. O. No. Oj tak, jeżeli chodzi o Star Citizena, znaczy, że kosmos to domena fanboy, to się zgadzam, kosmos to jest domena fanboy. I pod wieloma względami jestem, ale jeżeli chodzi o SC, to fakt, że jestem na tam powiedzmy trzecim poziomie Concierge'u nie oznacza, że jestem fanboyem. Naprawdę, skala, moja skala poznawcza bycia fanboyem została totalnie zachwiana, wręcz nawet zniszczona i zdeptana, odkąd wszedłem w ten projekt. Bo
po latach grania w Eve'kę i wiele innych tytułów i właśnie wejściu w Star Citizen i tak dalej stwierdziłem, ja myślałem, że jestem faktycznie fanboyem tego typu rzeczy. Nie, nie, moja skala poznawcza została zniszczona, jak zobaczyłem, co ludzie potrafią zrobić, ile potrafią wydać, ile czasu potrafią poświęcić. Ja nie wiem, nie, ja jesteśmy cienkie bolki. Bardziej frajerem, tak. No. Nie, no po prostu wiesz, mamy swoje tam preferencje, nie? Tak to nazwijmy. Ale tak naprawdę, naprawdę na dobrą sprawę, to... Jesus, niektórzy ludzie po prostu nie mają do siebie szacunku. Tak naprawdę. Myślałem, że ja nie mam. Ale zmieniłem zdanie totalnie, co my tu mamy. Mogę próbować to pchnąć. Nic się nie sprzedało z tamtych reszty rzeczy. Jakieś fajne kamyczki, Divine Protection. Gacie. Ujowe. Coś tu ma 86, można było to pyknąć. 89. 96. Co? Ja mam taki cytat? Okej. Okay. What the fuck? Muszę wydupcyć jakieś karty jeszcze, żeby było śmieszniej. Dwadzieścia. Okej. Okay. Spróbujmy zrobić jeszcze jeden honing. Przegapiłem, faktycznie. Ja pięknie, dobrze, że tam nie było żadnego czarnego bossa w takim razie. Aha, nie mam tych lipstone'ów, nie mam. Dobra, to można by było w sumie wydupczyć wszystko z powrotem do skrzynki i ruszyć dalej w zasadzie. Ruszymy, popłyniemy do tego na ten następny kontynent. Sobie wrzucę... To sobie wrzucę tu. Kurwa, nie mam tych... No to sobie... Nie, karty. Karty mam chyba tutaj. Resztę... Nie wiem, chce mi się to sprzedawać. Kitku! Dobra, kocie samolocie. Auction House, pokaż się. A, nie mogę. Miałem taki fajny pierścionek. O, to miałem. Okej. Okay. Wiesz co? Ja też chciałem... Znaczy normalnie to robiłem, ale teraz, jeżeli nam obcinają tak bardzo ten z goldem, to próbuję coś sprzedać, próbuję. Nie mówię, że mi wychodzi, nie mówię, że dużo tego sprzedaję, ale patrzę, co jeszcze ewentualnie. 99, o tu jest jakieś 95, spróbujemy jeszcze tego pchnąć za może 6 golda. Może się znajdzie jakiś jeleń. Nigdy nie wiesz. A jak się nie znajdzie, to trudno. Dobra, resztę można rozwalić, tutaj te już są ewidentnie nie takie jak trzeba. Okej. Okay. Mówisz. Dobrze. Może też tak zacznę robić. Potrzebuję... Co ja kliknąłem, żeby mi się załączył ten? Znowu. Potrzebuję się dostać na... Lullaby Island? Chyba? Nie, Lullaby już zrobiłem. Nie Lullaby Island. Jak się nazywa ta wyspa? Mam questa. Napraw statek, to w ogóle zacznijmy od tego. Mam questa.
Payton to wiem. Unfinished Garden. Tempest Seas. Uranium Ore. To jest mi spoko, dostanę za to. Unataski. Jak są te unataski, to jak użyć tych kuponów? Uwielbiam to. Samiec zadaje pytanie. Jak użyć tych kuponów na zaliczenie tego od ręki? Hakerek, tak. To się chyba mu po prostu... Chyba po prostu klika się prawym na kupon, z tego co pamiętam. Ale nigdy tego jeszcze nie zrobiłem, nawet raz. Dobra, popłyńmy do tego Phaeton. Po prostu popłyńmy do Phaeton. Nie, nie, jednak inaczej? Ja, ty co masz? Przyznaj się. Arturusko... Oh, fuck off, man. 3000, a, okej. Okay. Wybierasz u nas quest i tam masz finish now. A, widzisz. Dobra, tu muszę bojki jeszcze zbierać. Bojki, 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 brawurki. Ale wiem, że miałem questa na zagranie jakiejś tej. A tu nie będzie bojek, bo jesteśmy przecież za ścianą tego płaczu. Looking for group Tuki. Where Tuki? Zgubiłem questa. Gdzie to jest? To jest nad Luterum zaraz. Nie chcę się. The Legend Sings. Nie. To Song of Starlight. Potrzebuję Song of Starlight. Ktoś mi... Zatrzymaj statek. Wiem, gdzie jest Song of Starlight? Na jakiej wyspie? Co za niespodzianka. Starlight. To będzie obok... A, ja tu nie powinienem stać. Obok plecji. Czyli... Ty żartujesz? O, oh, fuck no. Musiałem się katapultować stąd. Okej, okay, musiałem sobie coś tu otworzymy. Ale nie widzę. Za dużo tego. Wiecie co? Eksplodował mi. Eksplodował mi chwilowo Discord. Nie, nie Discord. Twitch mi eksplodował. Dobra, to się zdarza. O, właśnie widzę teraz, Bobo, napisałeś. Dzięki w zasadzie. Na tego songa jest cały ciąg. No to robimy ciąg. Wiem, że on kosztuje. Kosztuje Gilia Coin chyba. Na szczęście te farmiłem. Więc je mam. Nie wiem, czy mam wystarczająco duże. Zaraz sprawdzimy. Napraw to gówno i płyń. Z Gilia Coinów mam... 4300. Mam nadzieję, że wystarczy, bo wiem, że był tam dosyć grubo drogi. Niemniej jednak na questy jestem gotowy. Na questy jestem gotowy, tylko martwiło mnie, czy pieniężnie dam radę. Czy gościu tutaj zasuwa na jakieś orce, widzicie to? O kurwa. Aha, okej. 1370 na wszystkim.
Gear honing allowed. Okej. No nie na wszystkim. Spoko. Atomowe stringi. Dobrze. Lubię. Okej. Max HP? 12% max HP? Na sorce? To tak, tak trzeba? Ma ujowe bonusy orka, a to dobrze. Nie, ja lubię ten swój stateczek, tą swoją skórkę. A, ty, zapomniałem, że tutaj są w ogóle te bojki przecież. Znaczy bojki, no, syf na wodzie. Aha. Ja wziąłem w ogóle... Kurwa, to nie te bojki mam zbierać. O zbieranie bojek jest quest zazwyczaj gdzieś tutaj, czy tutaj? Tu jest gdzieś quest na te... Czy nie zawsze tam w zasadzie. Z tymi bojkami to są różne te questy. Fisting Legion, Nightmare Ghost Ship, Sailing Co-op? Chyba to? Potem są dwa, Alnika i Punika. Nie będziemy tego robić. W sensie, że czarodziejka robi za tanka, tak. Czarodziejka z Księżyca. To musi być to haker. Face tanking magiem zawsze na wpropsie. To też więc WoWa. Tankujący mag najlepszy. Za czasów właśnie WoWa był taki obiegowy żart, że że magowie tankują bardzo dobrze, ale krótko. Dobra, wydupmy to Time for Feast, bo nie potrzebuję tego. Yo, bitch. Nie chcę tu wchodzić, chcę od ciebie questa. Lena Luna. I'm not your visitor. Coś w tej latarni będę musiał zrobić. Wyjść na górę i nie wiem. Oszczać grunt pode mną. Miłego biegania, góra, dół. Serio mam... Jak terpa, co? Że teleport mam sobie ustawić na dole? W sensie Bifrost mam sobie ustawić na dole? Nie, czekaj, bo to ma cooldown chyba, nie? Gościu mi nie uwierzył. The fuck? Gościu mi nie uwierzył, że jego wyspa jest piękna. Czy Bifrosty nie... Bifrosty mają przecież ten, nie? Go back. Co go back? Nie. O Jezu, jak ja uwielbiam takie questy. A, aż mi się odbiło. Odbiła mi się czapeczka na skórze. Może postreamujmy chwilę bez czapeczki, bo mi się łeb spocił. Będziecie mogli oglądać moje ogromne czoło w pełnej krasie. Okej. Co chcę w ogóle? Jeszcze exchange to nie. Complete the quest Starlight Melody. Czyli co, mam sobie tutaj ustawić Bifrost? Mogę w sumie zamiast Rohendel.
No właśnie tam. Co za gość. No, ale co mówiłem wcześniej, że jutro spodziewajcie się, że prawdopodobnie ustawię odpalę Tarkova, bo ewidentnie ten Star Citizen nie wypali. A w Tarkovie jest teraz ciekawy event. W Tarkovie jest teraz ciekawy event, bo kupcy wszyscy, poza fansem w zasadzie, zostali usunięci z gry. W sensie, to jest oczywiście cały lore odnośnie tego, co się tam dzieje. Dlaczego tak się dzieje? I'll help you, trust me. Zapraszę cię do swojego vana, mam cukierki. Sięgam. Co? What? The fuck? I co, nie chce mi się chyba tego teraz robić. Hodofana. O zapierdylionie wysp. Aha, okej. Okay. To może być tak, że mi się nie chce. Naprawdę może tak być. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będę to robił później. Czy wiem, że muszę coś robić kiedyś w końcu, ale... Na razie nie chcę, żebym płynął tutaj. Nie mam, kurde, w Shushire nie mam. A Phaeton jest tu. Jesus. Musiałbym płynąć z Jorn w takim razie. Z daleko. No nie jest, przejdziemy się. Zostałem przynajmniej. Ej, Harmon, jeszcze boundy. To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Nie chce mi się. Jebać tu. Stój. Pytanie, czy stąd mi się opłaca płynąć do Phaeton? Prawie ta sama droga co z Jorn. Więc w zasadzie walić to. Tylko będzie... Nie. Problem jaki mam... To jest... To, że za ścianą Procyona tu mamy trochę Dead Waters, ale to przez to przepłyniemy. Nie jest źle. Cześć, nie tak. Zróbmy tak. Tak. I tak. Okej. Okay. W tym sposobem opłyniemy tutaj te wody. Dobrze! That's what she said, ale nie do ciebie. Burn. Co potem mnie czeka jeszcze rozkręcanie joysticka. Muszę zdjąć bazę. I zerknąć do środka. Poprawić troszeczkę, żeby on mi tak nie tiltował na lewo. Mam cały worek sprężyn do tego Joya, muszę zobaczyć, czy to nie jest chyba kwestia wymiany sprężyny, to jest bardziej kwestia, jakby on tam miał jakąś taką zębatkę, którą można było przesunąć delikatnie, żeby mu ten środek zmienić, byłoby w pytkę. Wy masz włączony PC swoim streamem, a teraz siedzę w kuchni, oglądam Twój stream z telefonu. Nie, niestety punkty się nie nabijają dwa razy szybciej, to tak nie działa, ale doceniam effort. Doceniam effort. Dobra, można czapkę założyć z powrotem, zanim was oślepię moim wielkim czołem. Chociaż zaręczam wam, że moje czoło wcale nie jest takie wielkie, tylko jest pochylone jak przednia szyba w samochodzie. Jak popatrzycie na profil... Mam normalnie jak ten, jak szyba w maluchu. Nie, punkty kanału, no... Owszem, typowe. O Jezu, jak jestem zmęczony. Uff. Udało nam się z moją drużyną
przeemigrować 3000 telefonów z jednego systemu do drugiego. 2000 iOS-ów, wszelkiego rodzaju iPhone'ów i iPadów oraz ponad 1000 telefonów na Androidzie. Mówiąc przemigrować, braliśmy je z platformy AirWatch, przenosiliśmy do Microsoftowego Endpoint Managera. Migracja polegała na tym, że każdy user musiał mieć swój telefon zwipowany do ustawień fabrycznych i podłączony do nowego systemu. Wipowanie telefonów ludzi do ustawień fabrycznych wiąże się z tym, że ludzie. A moje kontakty gdzie będą? A ja mam 4000 zdjęć na telefonie, co mam z nimi zrobić? Jak ja mam se wysłać 4000 zdjęć, jak zablokowaliście w ogóle podłączenie USB, co mam se mailem wysłać 4000 zdjęć? Tak, kurwa. Albo wsadź se telefon do dupy. O. I tak dalej, i tak dalej. Więc to był trudny sport. I problemem nie były technikalia, problemem nie był fakt, że musieliśmy zrobić build do tych telefonów. Wszystkie, wiecie, polityki ustawić, certyfikaty bezpieczeństwa wgrać, spakować aplikacje, bo przecież na korporacyjnym Play Store to trochę inaczej działa. Musisz zrobić package, po prostu trzeba paczki na apki porobić, poustawiać grupy, dodać userów do grup. W starym systemie zrobić wipe'a zdalnego na te telefony nowe. To był najmniejszy problem. To wykonanie pracy samej i techniczna strona tego zadania była prosta. Problem zaczynał się w tym momencie, kiedy do równania zostali wrzuceni userzy. Tak zwany czynnik ludzki. Ja pierdolę. Właśnie Luxbear nie. Ponieważ jest to korporacyjny build, podłączenie kabelkiem telefonu nie zadziała, ponieważ korporacyjne urządzenia mają transfer USB zablokowany ze względów bezpieczeństwa. Więc przeniesienie kabelkiem nie zadziała. Więc chwilowo, znaczy, gdyby mieli mózg ci ludzie, to by zauważyli, że mają na swoich telefonach ikonkę OneDrive'a. Mało tego, wspaniale byłoby, tak wiesz, tak pomyśl, nie? Wrzucasz te zdjęcia na OneDrive, do chmury, wipujesz swój telefon, wpinasz go do nowego systemu, na którym też masz OneDrive, te zdjęcia już tam są. Weź ustaw ilość prezentów z tygodniowych na Always? Że co? Przepraszam, co? Pomóż mi zrozumieć, bo mój mózg nie kontaktuje dzisiaj. A, nie to. Fuck off. Nie produkt inwentory, tylko... Że to? Że tu coś? Nie. Nie w grze, a. Nie, pieniądze to jest bardzo dobra motywacja, bo zaręczam. Co? Ale w sensie... Zarządzaj nagrodami. Tam patrzę. Domyślam się, że to nad czatem, ale... Zarządzaj nagrodami. Nie? Jeżeli chodzi o szybkość przyznawania punktów... Gdzie to było? Dostosuj wyświetlanie punktów. Nie? I feel like the ship is getting slower. Oj, tam nic we mnie jest. Please check the durability.
Banik wpadł? Czyli... dzień dobry, panie bocie. Cześć, Tomek. Dobry wieczór. Ja wiem, że domyślam się, że nie jest z tobą. Czekaj, bo ja nie wiem, samiec, wybacz, ja nie rozumiem, czego ty chcesz ode mnie w tym momencie. Znaczy, ja patrzę na to, widzę punkty kanału, ale nie mogę, jak mam, nie wiem. Dodaj nową, niestandardową nagrodę, zobacz kategorię, nie. O, statek mi się rozleciał. Lol. Tak, nie punkty kanału, to co? Statek mi się rozleciał. Fajne jest, jak się statek rozleci, to i płyniemy prosto do najbliższego portu, tak czy inaczej, więc jest git. Dock available, napraw się. Do nas fajnie wpaść? No nie wiem. Suby i bity. Okej. Przyjęcie towarzyszy tym osoby, wyświetl umowę. Modikony, oznaki. BC cheering. Hype train, tabele, reklamy. Da mu włączyć reklamy. Udział w dochodzie za reklamy. No jasne, rozpędzam się. Nagrody dla widzów. Nie. Dropy? Nie. Nie wiem, przepraszam. Nie wiem. Nie rozumiem. Nie chcę. Trzymaj się, Luxber. Jasne. Spoko. Dzięki, że wpadłeś. Niczym alpinista. Koniecznie. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Dobra, dokujemy w tym gównie. Dopłynęliśmy? Czyżby? To nie mój statek. Oddajcie mój statek. To wygląda jak moja była nauczycielka fizyki. No, ale to jest to, że ten statek nie potrafi tak naprawdę umrzeć, nie? Jak jesteś stranded, to on cię kieruje do najbliższego portu i tyle, i możesz się od razu naprawić. Minus jest taki, że po prostu nie możesz wpadać na żadne wyspy, ani robić żadnych questów po drodze, tylko cię kieruje bezpośrednio do tego. Żebyś wiedział, taka tortuga trochę, no. Nawet mają własnego krakena. Kena. No, fuck off. Dzień dobry. Co? Delane? Oni tutaj mieszkają? Tak, Karachana. Don't talk to me. Dobrze, tato. Or you? You're actually looking for a Delane to talk to and face. Nie, chcę Arkę. Masz takie bonusy, że nigdy ci nie umarł. O, widzisz. Znaczy, to też był chyba tylko drugi raz, gdzie mi statek faktycznie wykitował. Bo tak normalnie to się nie zapuszczam na aż takie chujowe wody. Arkę, chcę Arkę. I can't give up. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Down. Co? Tak było. Tak było. I nie mówimy tutaj o Power Rangers. A wy kurwa kim jesteście?
On podczas tej walki nie miał dla mnie litości, naprawdę. Generalnie był boss, który zrobił dwa klony swoje, nie? Jeden był czerwony, drugi był biały. I teraz po tych wszystkich cytatach, które Zamiec mi dodał, bardzo się cieszę, że żaden z tych klonów nie był czarny. Tak, dokładnie. CEO Twitcha przyjdzie mi pogratulować i wręczy dyplom własnoręcznie. Co? Gdzie? Co tu się? Chciałem się naprawić tylko. Gdzie wy mnie tu wpierdalacie? Jak bardzo tutaj nic nie ma. Nie wiem, że ten ląd delayów jest tutaj taki biedny. Jest trochę jak Shushire, nie? Oh, fuck you! Yes. Okay. Pora skasować lostarkę. Może lepiej w to nie grać. No, żebyś wiedział. On jest zawsze gotowy. Ja się dziwię, skąd mam... Kurwa, 450 przypałowych cytatów. Nie wiem, ile ciastek ma w tej chwili. 380, 390, ale... Widzisz, moje są w większości... oczywiście, jak wszystkie wiadomo, na tym polega... Sens cytatów jest taki, żeby one były wyjęte z kontekstu, więc... Okej, wyjęte z kontekstu, spoko, ale w moje większości są takie właśnie... Dodgy, borderline rasistowskie, natomiast ciastek ma w większości analno-fekalne, więc też... Więc nie wiem, co lepsze tak naprawdę. Tak, podział obowiązków, żebyś wiedział. Okej, okay, kindness plus jeden. O, ojej. Wiercił. No, trzy to jesteś w tym momencie szczodry sam dla siebie, ale niech będzie, że coś tam się znajdzie. W ogóle ja jestem na buildzie supportowym. Nie. Nie. Idziemy się bić. Fajnie tu. Propsuję to miejsce. What is an outsider doing here? Oh my. Tak. Proszę księdza. Tam jest ten ministrant, który jeszcze nie dostał Snickersa. Mam już tygrysa, bo jestem jebanym simpem, który kupił Ark Pass Plusa. W sensie kupiłem premiuma. Brakowało mi... Znaczy nie, uzbierałem kryształy, z żółtych kryształów kupiłem, bo miałem na tyle. Nie, dokupiłem coś, chyba dokupiłem, nie pamiętam ile, ale niedużo. Brakowało mi tak dosłownie, pomyślałem sobie, dokupię trochę tych pomarańczowych kryształów i w dupce tego premiuma i wbiło mi od razu na 16 poziom. Aha, drugi level masz. No spoko, nie, tygrysy znajdzie 10, w zasadzie co? Special reward? A, ja tu już nie dostałem tych. Nie, dobrze, wszystko jest ok. Są special reward, czyli za 10 masz tygrysa. Tak? Tak. Soul Vanguard Selection Chest i masz tygrysy. Teraz na 15, na 16 jestem 17, dobijam 18, na 18 mamy trade, 18-19 to są trade skill toolsety, weźmiemy. No mi jeszcze kilku brakuje i na 20 bierzemy materiały do honingu najlepsze. 25 kupa.
Na 30 jest pet. Mały Vertus jest. Nie wiem, ile mi się uda tutaj dobić. Masz złotą chmurkę. Kupiłeś sobie w takim razie pakiet do lansierki. Okej. Okay. Dobrze. A dziękuję, Valhallowa. Assassin's Creed. I ta naszywka tutaj jest skórzana jeszcze, żeby było najlepsze. Także też jestem z tej czapeczki bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo ją lubię. Jeszcze mnie aż tak nie powaliło. No właśnie, ja już ci miałem gratulować niedojebania umysłowego, ale z drugiej strony wcale bym się nawet nie zdziwił, bo mnie się ten pakiet też podoba, ale niestety cena jest zaporowa, nie? Ja, żeby jakoś dać wam perspektywę tego, o czym my tutaj z Samcem mówimy. Nie, ja ją na Amazonie zamówiłem. Ja ją na Amazonie zamówiłem, nie pamiętam, czy to szło z oryginalnego sklepu Ubisoftowego, chyba, możliwe. Znaczy, to jest oficjalny merch, aż sprawdzę. Czy to jest oficjalny merch? Kurwa, powiedziałbym, cię mi się nie zaciął, zaplątał. Tak, to jest oficjalny merch. Więc de facto ona musi być ze sklepu Ubisoftowego, tylko prawdopodobnie Amazon był tutaj tylko i wyłącznie pośrednikiem. Ale nie była droga, 20 funtów chyba kosztowała. Więc jak na merch z gry, to całkiem chyba nie najgorsze. Ile wydałem na SC? Ja ci powiem ile. Za dużo. Sprzedam konto może. Natomiast o czym tutaj mówimy Samcem? Jest paczka dla Gliverki. No fajnie to wygląda. Ta skórka wygląda fajnie, naprawdę fajnie. Widać, że się przyłożyli. I dostaje się do tego właśnie chmurkę. Czyli Radiant Golden Cloud Mounta. Ale pakiet ten kosztuje 3700 kryształów. Żeby wam powiedzieć, że to jest 3700 kryształów, żeby mieć 3700 kryształów, nie można kupić pakietu za 17 funtów, to jest tylko 2200. Musisz albo kupić od razu za 40 funi i dostajesz 5700, albo kupić... No nawet jak kupisz te dwa, to ci braknie, nie? Bo trzebaś 3700, czyli 2200, no masz 3200. Więc nawet urządza ci kupienie tego. Musisz od razu iść za pakiet za kurwa 43 funty, żeby kupić sobie skórkę i mounta dla Gliverki. Więc witamy w świecie gier free to play z mikropłatnościami. Enjoy your stay! Czemu się muszę tu wspinać? Nie macie w tej krainie schodów. Schodor. Have you come for entry clearance? Tak. The outpost leader is inside. Quick, hurry up and move. Who are you? I'm your father. We must inform our homeland about this. Hurry. Okay. Ci żołnierze tutaj wyglądają, nie wiem, jak banda jakichś wannabe strażaków. Have you sent a message to Jaderko? Nie! Do wiochy bym skoczył. Może skoczę. Czekaj, odblokuję sobie następny triport. I tutaj wychodzi Doktor Strange z tego, nie? W sensie to wygląda jak tak się powinien skończyć Far From Home, znaczy No Way Home. Właśnie tak. Idziemy. Tak. I want to enter Phaeton. Or your panties. I don't know. All right. You may now enter Phaeton.
tak skończy Multiverse of Madness? No pewnie, że tak. Ale nie wiem, już jestem totalnie jakoś... Na tego Marvela, nie wiem, chuja już kładę na tego Marvela, za dużo, chyba miałem przesyt. Aczkolwiek Spider-Man oglądam wciąż. I prawdopodobnie Guardianów też obejrzę, jak będą. W sensie Thora tego nowego. Ale co do reszty, to tak. Co? Moon Knighta. Najmniej Marvelowy. Marvel od czasu Daredevila. Okej. Okay. Co? Ja mam troszeczkę... Jestem troszeczkę cięty na... tego woke idiotę Jasona Isaacsa, ale... ale myślałem o tym Moon Knightie w sumie. Jason Isaacs mnie wkurwia. Ale z nim mam takie dosyć słodko-gorzkie... Bo jednak w Dune dobrze zagrał starego Atreidesa, więc myślę sobie, no dobra, no może... Okej. Można spróbować, nie? Zobaczymy. W sumie stratny nie będę. Chyba. Najwyżej stracę trochę czasu i tyle. Oscar Isaacs? A może Oscar? A jak ja powiedziałem? Jason Isaacs powiedziałem? Nie wiem, czy mi się pomyliło. Oscar. Jason Isaacs też mi coś mówi. To jest ten, Malfoy, nie? Stary Jason Isaacs. Tak, kurwa, tak, dobra. Fuck my life. Jason, Oscar. Ktoś tam w kokonie siedzi. Frodo, nie! Dobrze, przekonałeś mnie. Obejrzę sobie tego Moon Knighta. Oczywiście, że musi być jakaś szeloba, bo przecież nie może być tak, że nie ma pająka. Co ci zrobię? Rozwalę ci jajka. Chyba się wkurwiła. Nie, tego nie mogę. Au! No co to kurwa? Czemu te moby są takie twarde? Halo, policja? Czemu ten boss jest taki twardy? Czemu ja tu muszę robić rzeczy? Czemu to nie jest wszystko one-shotowane? Czemu? Aha, spoko, jestem w pajęczynie, dobra. O, Northman, no, nawet mi nie mówią o Northmanie, człowieku. Nie oglądałem jeszcze, ale ilość... gówna, jaki się wylewa na Northmana przez wszystkich progresywnych aktywistów, mówi mi, że ten film jest absolutnie zajebisty. Valhalla Rising. O, coś mi to mówi? Czy to jest... Kto tam gra? Tam też Mikkelsen chyba. A tak, Mats tam gra. Jasne. Pamiętam ten film. Tam nie miał oka, nie? Czy coś takiego? Jak Odyn. Nie jestem pewien, ja go chyba oglądałem. A może już nie pamiętam.
Co za koszulka, proszę pokazać. Retro Impala. Dało mi się ostatnio nadrobić trochę właśnie Supernaturals, bo w sumie nigdy nie skończyłem. A już ta końcówka tego serialu była bardzo mocno na siłę. Była walka z Lucyfer walczący z Michałem, walczący z Bogiem i wchodzi jeszcze ten młody cały na biało i w ogóle końcówka. Podobało mi się, zawsze w Supernatural mi się bardzo początek podobał, jak właśnie te takie mniejsze sprawy mieli, walczyli z jakimiś wampirami, wilkołakami i tak dalej, nie? Tu z Wendigo, tu z jakimiś tymi. Potem jak już zaczęły wchodzić do tego anioły, bogowie i w ogóle wszystko, to już tak było takie dla mnie, ja pierdolę. Ale skończyłem i no, w sumie nie żałuję. Fajnie, że domknęli tą historię jakoś tak z sensem. No a Impala na zawsze w moim sercu, nie? Przez to właśnie. No, właśnie ten syn Boży. Jezus 2.0, ale nie do końca. I takie, coś naprawdę było, co? Aczkolwiek ostatecznie sprawa domknięta. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie, bądź też nie żyli długo i szczęśliwie, jak kto woli, ale ogólnie happy end taki w miarę. O, lewiatany były fajne, tak. Jak mi się te ryje otwierały. Tak, z lewiatanami był fajny motyw. Podobało mi się. Podobało mi się też te, jak polowali na te wszystkie alfy, nie? Tam alfa wampirów, alfa tego i owego. Tak, lewiatany były bardzo fajne. Te pierwsze epizody z Castielem, jak się pojawił. Te same początki, jak się... Bo te, sam początek, jak się te anioły pojawiły, jeszcze nie był jakiś zły, nie? To był taki dosyć ciekawy twist, ale potem to się zrobiło takie naprawdę what. To streamuje Galactic Civilization 4. W 50 sezonów to nie ma. Aha, ominąłem to. 50 sezonów nie ma, ale ma kurwa około 20 chyba. Czy 15, 16, 20, po 20 coś. Nawet nie wiem. Jezu. Myślę, że ten stream tak jeszcze z pół godzinki 40 minut max i będę się musiał położyć, bo jestem wyżymany. Nie mylić z czymś innym. Jeszcze jutro tylko przeżyć i długi weekend. Mamy długi weekend, znaczy my mamy w UK. Wy macie jeszcze dłuższy, bo majówka, nie? Czyli co, wy macie pewnie w Polsce drugi, trzeci wolny? Nie wiem. My mamy trzydniowy. A, bo ty masz tam jest 3 tygodnie urlopu, panie, jak ja ci zazdroszczę. Nie powiem, że nie, zazdroszczę trochę, taki dłuższy weekend mi się przydał. Sorki za ziewanie. Delane Kid. Armen, is that you? W ogóle zakładam, że tu są jakieś mokoki, ale mokoków sobie później poszukam. Na pewno jakieś są. Trzeba swapa zrobić w końcu. Ale przypomnij mi, co ty... Swapa czego? Co swapujesz? Coś w aucie. Ścina tą grę. Find Investigation Hesius. Jezu, co się stało z tą grą? A, dobrze pana. A, silnik, dobra. Zmieniasz silnik. No to realnie 3 tygodnie, to tak... Ale co ta gra ode mnie chce? A, jest, znalazłem Investigatora.
Typ leży pod krzaczkiem. Nad rzeczką. Opodal krzaczka. Mieszka kaczka dziwaczka, mam maila. Auction house. Dobra. Mam odpalony tryport, więc można skoczyć do mojej twierdzy. Dispatche porobić. Researche. Jeden dzień gotowy. Really? W sumie... Ja bym się z tym na pewno dłużej jebał, ale ja nie jestem mechanikiem. Ja mam ludzi od tego. Tragon. Nie mam Tragona. Eurusa też nie mam. Neria Stavrum Bulletin Board już mam. Niby fajnie. Mógłbym go kupić, ale nie mam tego statku. Który to jest Tragon? Co to, co? Są Bounty i tak. Purified Healing Potion, okej. Okay. A więc klasycznie. Przypomina mi się, jak to u nas na wsi, tam gdzie mieszkałem. Jak się ojciec, wujek Krzysiek, jeszcze najlepiej sąsiad zabierali do roboty przy jakimś samochodzie. Sąsiad Rafał i zawsze kończyli w garażu u wujka i no tam już potem bywało różnie w tym garażu. A pamiętam, jak wujek drinki robił, to było tak tyle wódki, tyle coli. Także z tym grzebaniem w aucie różnie wychodziło. Ale hej. Co? Beverages? Really? Jakieś dziwne pasy mi się tutaj... O fuck, nie to chciałem. No to, okej. Okay. Sztuka w rzeczy samej wymaga cierpliwości. Jej, przywieźliście mi jakiś syf, a tu 36% też mi przywieźliście syf. Wspaniale, jak to z tymi statkami teraz jest, mnie interesuje. Dzisiaj jakie ja mam statki? Mam... Bella Lucia, Estok, Whitewind i Brecher może tak po niemiecku. Sturmbrecher. A 10 tysięcy można było naprawić. Dużo kosztuje naprawienie tych statków. I do not like. Ale wyślijmy tych ciuli. 48%. Dupa. 28%. Większa dupa. 63 nie najgorzej. 44. 58. 62. 63. Dobra. Tutaj tak. Jezus, jest wszystko, nie? To jest... Masz... Jest jeden kontynent, który po prostu cały jest jak Chiny. Masz tutaj trochę niemieckich jakichś właśnie naleciałości. Masz taki kontynent, taki elfi właśnie, który takie trochę ma też celtyckie, druickie jakieś motywy i tak dalej. Masz Jorn, który jest dosłownie Morią. To jest Moria, albo bardziej... Trochę jak Moria, trochę jak Orzammar z Dragon Age Origins, takie typowe krasnoludzkie podziemne miasto. Ale są tam też motywy wikingów, bo krasnoludy jak robili pogrzeb jakiemuś tam temu, to normalnie puścili podziemną rzeką długie łodzie i strzelali z łuku i podpalali je, nie? Jakieś takie w ogóle... Tu jest wszystko.
24% miałeś SSK. Super. No właśnie, to jest to. Czasami wysyłasz dispatch, masz 30%, 20%. Raz mi się zdarzył SS na 16. A dobra, tu mam 106, więc jak wyślę, to mi przywiozą A, no bo przecież... Cześć, tu coś jeszcze, zobaczmy. Nie, nie. Został mi tylko jeden gościu plus ptaszek. Na przykład 35%. I can live with that. Tu już by sam pet popłynął. 13. 12. You can claim reward. Yeah, boy. Nie, nie będziemy się w to bawić. Czyli to zrobiliśmy. Arc Pass 18. Bierzemy sobie. A czekaj, czy to, tak, dobrze. I mam 3, dobra, czekajcie, to było pod K? Nie, pod L? Potrzebuję hunting, potrzebuję fishing i potrzebuję excavating. Excavating. Fishing. Hunting. Whoop. 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 Beautiful, a teraz szardy. Pora na śmiecić. Musiał mi to scytatować. Nie czepiam się, jest dobrze. Jest, wszystko jest dobrze. Roster engravings, co? No tak, Blestaura próbuję wbić na... Trzeci ten. Idzie tak sobie. Krasnody to idealni spadkobiercy wikingów. No, powiem ci, że to się tutaj dosyć tak... tam coś jest. Tak dosyć ciekawie tutaj z tymi krasnoludami. Nie, nie, zajebiście. W ogóle cały ten... kontynent Jorn i te ich krasnoludzkie podziemia są naprawdę zajebiste. No i oczywiście są tutaj też takie typowe dla Korei rzeczy, typu Chamkuri, czyli lama skrzyżowana z kogutem. Dobry. Co chcesz? Aha, dispatch. Co? A to jest e-mail. Tak, kogut pieseł. Dobra, można się stąd zawinąć w zasadzie. Zastanawiam się, czy to byłby za duży stretch, jakbym o godzinie 22 pił kawę. Nie, już wypiłem się 5 kaw. Nie. Nie powinienem sobie tego robić. Ja nie piję bezkofeinowej, tak jak ciastek. Ja akurat piję normalną kawę, więc picie jej o tej porze mogłoby się źle na mnie skończyć. Można mieć jednorożca, to prawda. Potwierdzam. I to świecącego na ten, wiecie, grzywa mu się tutaj świeci, róg mu się też świeci, bardzo ładnie. To było? Run, Shadowfax! Show us the meaning of haste! Dostałem karty i dostałem zatrutą pszczałę, ale po co? Nie, błagam, niech to będą 3 legendarne, 3 razy common, zobaczysz. Nie, epic common rare. I tak już nie mam miejsca na te karty.
Nawet nie wiem, na co tu otwieram. Ty widziałeś czarnego? No ja właśnie... Ja nie wziąłem czarnego. Czarnego wziąłem tygrysa i wziąłem Pegaza czarnego w zasadzie. Więc z czarnych rzeczy... Właśnie dlatego, dlatego jednorożec jest biały, bo czarny jest Pegaz. Więc mam Pegaza. Który jest mega. Bardzo mi się podoba. Jakich grzebów fajnych wierzchołów jest taki koń z piekła rodem. Zostały ogniste ślady. W niejednej grze tak było, bo... Zapoczątkował to WoW, powiedziałbym, bo w WoWie przecież... Nie! Mounty klasowe Warlocków to były takie płonące konie, które faktycznie też jechały z płonącymi kopytkami. Nie wiem, czy zostały płonące ślady, chyba nie, ale... To było... chyba w Odysejce to było. Jak się zrobiło DLC z Hadesem, to tam w tym się dostawało, w Hadesie się dostawało. Takiego konia. Właśnie. A tutaj też jest, tutaj wiem, że też jest, bo też widziałem coś takiego jakby... Nie! Nie atakuj klifu, tylko złaź na dół. Już nie wiem, co robię. Investigate. Quest accept, ok. Gaz. To wyglądają jak nekromorfy z Death Space'a. Tararara, wal się na ryj. Polatałbym sobie jeszcze dzisiaj w DCS-ie, ale nie mam siły. Ciągnąłem się w tego DCS-a. Myślę, że w przyszłym tygodniu, na pewno w przyszłym tygodniu zrobimy streama z DCS-a. I w przyszłym tygodniu już będziemy robili jakieś trochę takie fajniejsze rzeczy. Bo już nauczyłem się startować, lądować. Muszę się jeszcze tylko nauczyć generalnie, jak się obsługuje lotnisko. W sensie, jak używać nawigacji do podejścia przy lądowaniu. Co to kurwa jest? Jak waypointy latać w... Ustawiać sobie waypointy, używać autopilota po tych waypointach. Nawet można wylądować z autopilota, ale tego robić nie będziemy. I ostatnio się uczyłem już obsługi uzbrojenia, co było bardzo fajne. Nauczyłem się w Su-25 obsługiwać bomby i rakiety sterowane telewizyjnie. Bo Su-25 ma tak zwany system szkwał, który jest taką... Co to jest? Miota mną jak szatan! On nawet nie musi... What the fuck? Dlaczego to... Nie, ja nie spierdalam, ja to chcę zabić. To wygląda... jak coś, co można zabić. Jestem... paladynem, więc powinien sobie poradzić, tylko to pewnie będzie bardzo długa walka i pewnie gówno z tego będę miał. Ale chcę go zabić. Nie mogę zdaszować tak, żeby on... Nie tu! Nie mogę zdaszować na tyle skutecznie, żeby typa zgasić. Nie, faktycznie, to nie ma sensu. Tu jest trzech. Oh fuck, to nie chcę. Na upartego bym go gnoja zabił, ale... Ale faktycznie ten atak boli. Dobra, nie chce mi się, nara. O nie, przyszedł ktoś, hej. Zabijmy razem. Dlatego zostań malarzem. Red rum. Czego nie trafiłeś? Nie, widać, że tamten się rozmyślił. Nie, jednak nie.
prawie. Już. Nie, zdecydowanie nie prawie. Nie, to jest ten najbardziej bolesny atak. A możesz tak wać pan łaskawie spierdalać? Jaki denerwujący mob. Uwaliliśmy mu nogi. Nie ma nóżek. I pomimo tego, że nie ma nóżek, wciąż nas bije. Nie ma nóżek, nie ma ciasteczek. Znaczy nie, to pół rączek. Nieważne. On ma odbyt zamiast twarzy. Nie. Świecący odbyt. To musi być po Taco Bell. A tak, właśnie. Haker, bo... Znaleźliśmy kostki w kolorze kawy. Nie wiem, czy widziałeś to, co wrzucałem wcześniej. A nie, nie widziałeś, bo to na takim kanale wrzuciłem, że ten... Że nie widziałeś pewnie. Ale tak, są kosteczki w kolorze kawy. Poczekaj, ja ci to znajdę. Poczekaj, Mike coś wrzucił odnośnie Warren Terr w Star Citizenie. Nie chcę tego oglądać teraz. Gdzie ja to kurwa wrzucałem? No. Tu są kostki w kolorze kawy. I patrz, i... Muszę stąd wyjść, bo mnie zabiją. Zanim ci to pokażę, muszę stąd wyjść. Nie! G! Miałeś cisnąć G! Dobra, jest git. Ale wiesz, sam więc nie byłem sam, było nas tutaj trójka. To są kostki, a taki pakiet kostek dodatkowo do tych, które mam już na specjalnie życzenie pana samca zamówiłem sobie różowe i to takie zajebiście różowe ze srebrnymi drobinkami w środku, które w dodatku świecą w ciemnościach. A tutaj AR coś mówiła, żeby chciała niebieskie, więc są niebieskie, a tutaj dosłownie są takie w kolorze kawy, kawa z mlekiem. Nawet jest, one są nawet podpisane, masz Black, White, Green, Blue, Coffee. Więc myślę sobie, dobra, będę miał więcej. Także muszę dokupię ten pakiecik też po wypłacie. Widzę na to, że będę miał w domu około 150 kostek. Po tym zabiegu, bo one właśnie w takich dużych pakietach przychodzą, nie? Więc tak, tu mamy pakiet 50, drugi pakiet 50 mam w tej chwili tymi, którymi gramy. Oczywiście gramy tylko po, wziąłem tylko po 5, nie? Ale mam cały taki pakiet. Teraz jeszcze domówiłem te różowe, które też są w takim mniejszym pakieciku, chyba ich jest 10. I mam jeszcze jedne kości, ale tymi nie gram, bo one są za małe i w ogóle dziwne jakieś takie. Co jak co, ale kostek to mi w domu nie zabraknie. A to dobrze, bo lubię kostki. Ogólnie lubię koncept kostki. Nie wiem. Może zrobię piramidę z tymi, których jak się już kiedyś przeprowadzę na swoje i będę miał jakieś takie fajne studio i sobie z tyłu ustawię jakieś gablotki albo stoły albo rzeczy, które będzie widać,
które tam jakoś sobie inaczej poustawiam te kamery, to myślałem właśnie zrobić taki stolik z wyekspowanymi rzeczami. Na przykład na jednym mógłbym ustawić taką piramidę z tych kostek, które są luzem, których nie używam w danej chwili. Nie! I tam parę innych rzeczy jeszcze postawić na tym. To jest jedna rzecz. Znaczy nie myślałem o piramidzie, ale myślałem o czymś z tych kostek. Albo piramida, albo jedna wielka kostka. W sensie bardziej myślałem o sześcianie takim. Ale piramida też brzmi dobrze. O matko. Dobra, jeszcze 12 minut, tak myślę. Nawet 10 minut jeszcze. Jeszcze. Na zasadzie, mamo, jeszcze 10 minut. Mam. Wczoraj już usnąłem na klawiaturze. Pisałem z ciastkiem i Zaer odnośnie Dune Spice Wars. I tak urwałem pół rozmowy i po prostu odpadłem. Jeszcze jedna gra, tak. Jeszcze jeden rozdział. U mnie jest czasami jeszcze jeden rozdział. Jak czytam książkę. Jak się wkręcę w jakąś książkę, to jest... Poszedłem spać, ale jeszcze jeden rozdział. Jeszcze jeden rozdział. Nie hakerek, just tip. No to teraz już muszę kupić te kostki, lol. Okej, no to będą następne kości. W sumie zamówię je od razu w takim razie. Nie mogę ich zamówić. Jutro jest wypłata. Trzymam kasę, ale... Nie chcę sobie... Jakoś tak... Rujnować. Mam taką ładną, okrąglutką sumkę na koncie w tej chwili. No nie, no ja wiem, że to... Ja się domyślam, że to nie był hakerek. Może do ciastek zrobił. Albo to, ja wiem, to AR była. Jestem pewien. Chociaż nie, bo AR to by za gotówkę robiła do Nate'a, nie? Fuck you? Nie znam człowieka. Oj tam. Nie pierdol sam jest, bo wiesz, że cię doceniam. Nie tak jak innych. Au. Bądź też nie tak jak inni. Próbuję dać innym ludziom to, czego sam nigdy nie miałem. O! Proszę bardzo, szatał do pana ciastka. Wspaniale. Ciastek w sobotę. Streamuję Star Citizena na 3.17 live. Więc serdecznie zapraszam na Star Citizena 3.17 live. Na sobotę do pana ciastka. Czemu zjadasz kryształy klatą? Czemu mu ogon wyrósł? Obejrzałem wystarczająco dużo anime, żeby wiedzieć. Dziecko, miałem to wszystko pod kontrolą. Odejdź, przeszkadzasz mi, stoisz mi na drodze.
typie, zabijam guardianów 17 razy ode mnie większych, a ty tu przybiegasz, bo jakiś typ miał ogon. 317XYZ. Na pewno będzie działać, ja nie mam wątpliwości. To był jego brat. A. Tego się wkurwił. Dobra, dobrze, dobrze dziecko. Dobrze, przepraszam. W takim razie moje kondolencje. Było czytać. Było czytać. Nie. Było czytać w Lost Arku. Znaczy, paradoksalnie, pomimo tego, że napierdalam G przez cały czas, odkąd to włączyłem, mniej więcej nadążam za lore, ale no właśnie takie mniejsze smaczki z tych questów mi umykają, bo naprawdę nie mam... Jestem ciekaw, tak eksperymentalnie, ile czasu... Nie będę tego robił ani sobie, ani nawet... Może ewentualnie to wygooglam, czy komuś się udało grać w Lost Arka z faktycznie czytaniem i rozumieniem tych wszystkich questów. Pamiętam, że Marta jak zaczęła grać, to tak robiła. Chciała poznać lore gry, czytała te questy. Nie wyszła jeszcze z pierwszego kontynentu, jak jej przeszło. Chyba na drugiej mapie, już na tej pustyni, w Judy, już się zaczęło... Znaczy no... No, są psychopaci na tej planecie, więc wcale bym się nie zdziwił, aczkolwiek... No właśnie, w WoWie, ja wiem, że w WoWie są ludzie, którzy to czytają, bo w WoWie są ludzie, którzy rozumieją ten WoW. That person is a dick. That person is your mom. That person is... Ej, przyszedł następny mackowy. Elo, nie. Czyli to są jakieś takie... Bo jest... Patrzcie, jest mgła. Czy to jest taki jakiś... jakieś takie oczko do prozy Stephena Kinga? Tak, ta tutaj... kraina, bo to tak... Trochę mi zalatuje właśnie The Mist. Trzymaj się, Tomku. Dzięki, że byłeś. No mówię, ja też się zaraz zawijam, bo przecież lecę na ryj. Zaledwie na oczy widzę, więc dzięki bardzo, że wpadłeś. Możesz wpaść jeszcze jutro, pewnie będzie Tarkow, jeśli chcesz, jeśli masz ochotę. A jeśli nie, to życzę ci miłego weekendu. I do zobaczenia. Czy może będzie ten Star Citizen? Może doświadczymy cudu jutro rano i... Przeczytam. Nie, rano nie. Nie będzie Star Citizen. Nie ma chuja. Jeszcze tych biednych 7 devów by się przepracowało. Ej, w sumie. Chlaśnijmy to gówno. Zostawcie Titanika. Dobra, on już nie żyje. Chaos Gate Site. Nie. Coś ty mnie tu włączył. Absurdalnie trudne wyzwanie, w którym gracze podołali. A tak, tak, z TV gry. To dzisiaj, dzisiejszy filmik. O, to sobie zaraz obejrzę. Okej, super, kochani. Moi. A idę spać. Bo nie wiem. Także dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam do pana Ciaska, któremu tutaj tak ochoczo Samiec zrobił przedtem shoutout na jego weekendowe streamy. Naturalnie jak zawsze zapraszam was też jutro, boże jutro, ogólnie do odwiedzenia moich kolegów i moich koleżanek z grupy Dobre Streamy, do których należę. To jest bardzo dobry content i naprawdę polecam. Natomiast zobaczmy, czy mogę komuś do jakiejś zacnej osobki was przerzucić. Remola,
tu mamy Life is Strange. Life is Strange Indeed. Tak myślałem, było sporo ludzi. Było sporo ludzi. I nagle, dobra, pójdziemy może do Eklerka. Tam Life Strange'uje. Czekajcie. Oj, chyba nie pójdziemy. Bo mi raid nie działa. Halo. Ja nie wiem, co jeszcze jest dzisiaj zepsute, ale ja już nie dotykam tego OBS-a. No trudno, nie porajdujemy sobie dzisiaj. Pierdolę, nie jadę. Dziękuję wam jeszcze raz. I widzimy się jutro o tej samej porze, 8:30 czasu polskiego. Jeśli będzie miał miejsce cud, to Star Citizen, ale najprawdopodobniej Tarkov. Trzymajcie się, hej.